Hej, witajcie. Z tej strony Durward, witam was w grze The Long Dark w trybie fabularnym. Na ten moment czekało wielu z was, czekałem również ja. Dziś, pierwszego dnia sierpnia 2017 roku, tryb fabularny ujrzał światło dzienne. Gdy to oglądacie, jest dzień później, ponieważ za nagrywanie wziąłem się naprawdę późno wieczorem. Dlatego chciałbym jak najszybciej przekazać wam pierwszy materiał z nowego trybu gry. Kolejne oczywiście nagram chwilę po tym. Pierwszy odcinek, od razu uprzedzam, będzie dość krótki. Pewnie będziemy mieli do czynienia z jakimś tutorialem. Ja wcześniej nie grałem. To wszystko, co będę widział, będzie dla mnie niespodzianką. Gra oczywiście przeszła kolejne wielkie zmiany. Zobaczmy, co piszą autorzy o tym pierwszym epizodzie. Tu oczywiście od razu oddany jest drugi epizod, który odblokowany będzie po przejściu pierwszego. Mackenzie, czyli nasz główny bohater, oraz dr Greenwood zostają rozdzieleni po katastrofie ich samolotu daleko w północno-kanadyjskiej dziczy. Mackenzie, walcząc o przetrwanie, trafia do niewielkiego miasteczka Milton, gdzie zaczyna dostrzegać skalę tej cichej apokalipsy. Zobaczmy. Już sam początek naszej przygody wygląda dość dramatycznie. Oczywiście jest to swego rodzaju wstęp przygotowany przez twórców. Tego chyba nie da się pominąć. Etap pierwszy. W tym momencie chyba jeszcze nie ma polskiego tłumaczenia pełnego, dlatego musimy radzić sobie z taką wersją, ale mam nadzieję, że nie będzie to dla was wielką przeszkodą, dla mnie w żaden sposób. Zobaczmy. Musimy rozpalić ogień i powstrzymać rany. Na razie nie mamy nic w ekwipunku. Tu coś jest. Jest karton. Jest apteczka. O, zapomniałem. Teraz trzeba przytrzymać. Jest bandaż, są antybiotyki. Tak jak się spodziewałem, będzie pewnie tutaj coś w rodzaju samouczka. Ja oczywiście, jeśli... Jak, nie wie... Ja oczywiście jestem już weteranem The Long Dark. Zapewne wiecie o tym, a kto nie wie, zapraszam do poprzednich sezonów The Long Dark na moim kanale. Tymczasem ja skupiam się w 100% na trybie fabularnym. Pierwsza rzecz zrobiona. I pozostało nam jeszcze rozpalić ogień. Tu jest idealne miejsce. Zapałki. No i próbujmy.
mówiąc szczerze. Sam nie wiem, czego mogę się spodziewać po trybie, który zapowiadany był, jeśli się nie mylę, to już ponad rok temu. Oczywiście gra w wersji otwartego świata dostępna była zdecydowanie wcześniej. Cały czas aktualizacje, ale to, na co wszyscy czekali, pojawiło się dopiero teraz. Dzień drugi. So thirsty. Gotta be a way to melt some snow. Musimy znaleźć jedzenie i wodę do picia. Ciekawe, do gry weszła nawigacja. O, na szczęście mamy na sobie trochę ubrań. Jeśli chodzi o ekwipunek, tutaj nie ma tego zbyt wiele. Wybaczcie, tutaj drobna ścinka. Wszystko mamy oczywiście ładnie posegregowane. No i ruszamy w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Z racji na odniesione obrażenia na razie nie możemy biegać. O, tu coś mamy. To jest zwykła skrzynka. Ja raczej nie szukam tego. Zobaczmy. Jest jedzenie. Są zapałki. Można by rzec, jesteśmy w domu. Jest książka. Z tej nic ciekawego się nie dowiemy. Owoce dzikiej róży na razie nie są nam potrzebne. O, trochę mijeniem się przestawię do nowego trybu przeszukiwania rzeczy. W napojach nic nie mamy. Wiem, że było coś w jedzeniu. Jest. Są wojskowe racje. Powiedzcie mi, jak pozyskać wodę. Chyba standardowo trzeba coś po prostu roztopić przy ogniu. Mam nadzieję, że tu się będzie dało jeszcze rozpalić. Przepraszam Was w tym momencie za drobne przycinki ekranu, ale stało się coś, czego Wy nie widzieliście. Musiałem przestawić sobie panel od programu do nagrywania, tak aby nie zasłaniał mi pewnej części ekranu. No i przygotujmy sobie wodę do picia. Pojawiają nam się pozostałe statusy, takie jak zmęczenie i temperatura. Wodę trzeba oczywiście przygotować. W ciekawy sposób pokazany jest czas. To właśnie tego nie widziałem. I cóż, napijmy się.
Wasze zdrowie. No i niestety. Ryzyko infekcji.